Więc problem polega na tym, że na wyjściu z pedału nie ma żadnego sygnału, tak? Co możemy sprawdzić, ponieważ kabel podłączony jest kabel mono, podłączony jest do multimetru i na wyświetlaczu multimetru widać, czy pojawi się po prostu sygnał elektryczny, czy też nie. Tak, naciskamy i nic się nie zmienia. Przełączamy przycisk w dół, bo nieoznaczone są, nie wiemy, który oznacza włączony, który wyłączony, ale przyciskamy i nadal nic się nie pojawia. Żeby pokazać, jak to powinno prawidłowo działać, podłączmy zwykły, prościutki przetwornik piezoelektryczny. Tu już mam zlutowany ten i po naciśnięciu widzimy, że bardzo klarownie jest produkowany krótki sygnał elektryczny, dzięki któremu wyzwalany jest plik dźwiękowy w module. Tak to po prostu działa, że produkowany jest prąd od uderzenia na przetworniku piezoelektrycznym. Ten prąd wysyłany jest do modułu, który po odebraniu tego sygnału, produkuje dźwięk. I teraz znowu możemy zobaczyć, jak to tak naprawdę działa w praktyce. Wystarczy podpiąć moduł do wzmacniacza. Podłączam wzmacniacz włączony. Podłączymy tym razem zamiast do multimetru. Podłączymy trigger do modułu. Tak. I jak tylko piecek się nagrzeje, to zobaczymy, że jesteśmy w stanie wyzwolić przy pomocy przycisku i przy pomocy tego piezoelektrycznego czujnika wytworzyć dźwięk. Tak, czy to już jest podłączone? A, jeszcze zmienię. Tu jest out mono. Tak jest. Musisz. Tak, a teraz zobaczmy, czy to samo będzie. Dokładnie tak samo to działa. Tak, pojawia się dźwięk. Przełączamy sobie to na to urządzenie i usiłujemy wzbudzić dźwięk. Nie działa. Nie działa. W oczywisty sposób nie działa, ponieważ na wyjściu z tego urządzenia w ogóle nie pojawia się sygnał elektryczny, co oznacza, że w środku prawdopodobnie albo brakuje przetwornika piezoelektrycznego, albo przetwornik piezoelektryczny jest zepsuty, jest rozwarstwiony, albo brakuje kabla, który podłącza nam to do gniazda jack. Coś jest zepsute. Bez rozbierania urządzenia oczywiście nie jestem w stanie stwierdzić, co.